Mówiliśmy kilka miesięcy temu o możliwości wzbogacenia się Bolesławieckiego Szpitala Powiatowego o nową karetkę pogotowia ratunkowego. I to nie za własne czy powiatowe pieniądze. Fundusze na kilkanaście takich karetek dla szpitali w całym naszym regionie wysupłał wojewoda dolnośląski. W budżecie wojewody udało się zaoszczędzić ponad 7 milionów złotych. Te pieniądze postanowiłem przekazać ratownictwu medycznemu, karetkom i na zakup karetek i sprzętu do tych karetek. Jedna z tych karetek trafiła właśnie do Bolesławca, co mnie niezwykle cieszy. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła mieszkańcom powiatu. No, decyzja zapadła, ponieważ są takie potrzeby. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, ta karetka, która zostanie zastąpiona przez tą nowo zakupioną, przejechała 500 tysięcy kilometrów, więc to jest naprawdę sporo. To był ostatni moment, żeby ten sprzęt kupić. I tak jest w istocie, bo 500 000 przejechanych kilometrów to już 2,5 razy więcej niż taka karetka powinna służyć, nie stwarzając zagrożenia swoim stanem technicznym. Nowa karetka podratuje stan posiadania Bolesławieckiego Oddziału Ratunkowego, ale nie znaczy to wcale, że ten będzie już w pełni wyposażony w taki sprzęt. Karetka jest dla nas na pewno bardzo dużą pomocą, bo po pierwsze, no, słyszeli Państwo o cenach, tak, to są 450 tysięcy złotych, które, no, można powiedzieć, spadły nam z nieba przed świętami. Tym samym możemy, powiedzmy, część jakichś pieniędzy przeznaczyć na coś innego i jakby ten zakup nam odpadł. Czy to wyczerpuje nasze potrzeby? No więc nie wyczerpuje. Ktoś powiedział, że służba zdrowia ma niezmierzone potrzeby i to jest prawda. Natomiast sytuacja jest u nas taka, że mamy 4 zespoły ratownictwa medycznego. I powiem tak, żeby zaspokoić jakby nasze oczekiwania, oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć 4 nowe karetki, prawda? Może 4 nie, ale 2 byłoby na ten moment taką sytuacją na pewno optymalną. Niestety publiczne ZOZ-y nie bardzo mogą sobie pozwolić na własne zakupy karetek pogotowia, więc pozostaje im czekać na gesty sponsorów. I samorządowcy zgromadzeni na uroczystości przekazania karetki dziękowali sponsorowi. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z największych potrzeb każdego człowieka. I panie wojewodo, i podziękowania, a panie dyrektorze, gratulacje za to, że tą karetkę otrzymujemy. Bo powiat bolesławiecki jest drugim co do wielkości powiatem na terenie Dolnego Śląska, więc i te odległości, które muszą pokonywać i sanitariusze, i lekarze spieszący z pomocą, są dosyć duże. Zapotrzebowanie na karetki w całym powiecie zwiększają też takie czynniki jak 2 autostrady przebiegające przez powiat oraz 2 duże jednostki wojskowe, a niebawem obecność oddziału Armii Amerykańskiej. Na terenie powiatu także jest poligon w Świętoszowie, na którym ćwiczą zaprzyjaźnione armie natowskie. I bardzo się cieszymy, że pan wojewoda te wszystkie okoliczności wziął pod uwagę, przekazując na rzecz naszego szpitala tą karetkę, która jest bardzo ważna. I tak jak tu powiedział pan marszałek, szybka reakcja, szczególnie przy tak dużych odległościach, jest sprawą zasadniczą. Mobilność i jakość sprzętu. I widzimy, że to jest znakomity sprzęt. Serdecznie dziękuję za ten dar. I chciałem dla upamiętnienia tego zdarzenia, ale też żeby pan wojewoda pamiętał w przyszłości o Bolesławcu, przekazać to, co jest solą naszej ziemi, czyli ceramikę bolesławiecką z firmy Manufaktura. Bardzo proszę, panie wojewodo, zdrowia. To nie trzeba zgłaszać jako przychód podatkowy. I aby zadość stało się tradycją kultywowanym w takich przypadkach, karetka została poświęcona przez księdza Andrzeja Jarosiewicza, pod którego pieczą pozostaje szpital, a wojewoda i przedstawiciele samorządów przecięli wstęgę.